Cześć, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj, jak widzicie po tytule, postanowiłam poruszyć tematykę AliExpress. Czym jest AliExpress? Jest to taki chiński market Allegro, coś takiego. Dużo można tam znaleźć ciekawych pierdółek, jak i większych, droższych, tańszych rzeczy. Co kto chce, wszystko tam znajdzie. Niektóre są po prostu takie produkty, o których nawet istnieniu nie wiedziałam i myślę, że wielu z Was też nawet nie wie, także polecam sobie zajrzeć. Oglądam dużo właśnie tego typu filmików z zakupami na innych kanałach i postanowiłam, że będę nagrywała również to, co ja kupuję. Dzisiaj pokażę Wam kilka produktów, ze wszystkich jestem naprawdę zadowolona i nic się z nimi nie dzieje, także przechodzę do pokazywania. Pierwszym produktem będą takie skarpetki ze SpongeBobem. Zamówiłam je właściwie nie pamiętam już kiedy, bo różnie przychodzą właśnie te produkty, nawet do 2 miesięcy. Kiedyś mi przyszło chyba po 4. Wydaje mi się, że ta moja paczka gdzieś zaginęła. No ale te skarpetki przyszły do mnie w poniedziałek. Jeszcze ich nie nosiłam, nie prałam, są nieużywane. Spodobały mi się na próbę, postanowiłam, że sobie takie właśnie zamówię. Nie ma się co tutaj rozwodzić, materiał no nie jest jakiś super miękki, nic z tych rzeczy, ani też nie wiadomo jaki sztuczny, nie ma tu żadnej, jak widać, metki, także dopiero jak ubiorę, to będę mogła po całym dniu noszenia mieć jakąkolwiek opinię. Na AliExpress jest dużo różnych ciekawych, śmiesznych skarpetek, także polecam sobie zerknąć. To nie kosztowało dużo. Wszystkie linki będą, jeżeli są jeszcze aktualne, będą w opisie, także możecie sobie zerknąć. Drugim produktem, który również przyszedł do mnie w poniedziałek, jest taka oto bransoletka z serduszkiem. Tutaj jest zakończona takimi kuleczkami. W zestawie były 2. Też nie kosztowała wiele. Noszę ją od poniedziałku codziennie. Dzisiaj mamy czwartek. Ściągam ją do spania i do kąpieli, także nic mi się tutaj na razie nie starło. Nie ma się do czego przyczepić. Ładnie tutaj jest zakończona przez te koraliczki. No jestem zadowolona również z tego. Kolejnym produktem będzie to taki mały statywik, który się o tak fajnie wygina w każdą stronę. No jak widać, jest on bardzo malutki. Ja sobie tutaj nieraz właśnie montuję aparat i mam taki do postawienia, do trzymania. Fajny, niedrogi, czego chcieć więcej. Polecam sobie taki zamówić, jeżeli potrzebujecie. Kolejnym produktem będą, może tutaj mam na uszach, kolczyki. Pokażę Wam może z bliska. Są to takie, jak to tutaj Wam pokazać? Takie kółeczka wysadzane takimi gwiazdeczkami. Nie jest to absolutnie srebrne ani złote, jak na pewno zobaczycie po cenie na aukcji. O, tu mam jakiś brudny palec nawet. Może nie było widać. Także takie kolczyki. Kosztowały też niewiele, mam je od jakiegoś czasu, nic się praktycznie na razie z nimi nie dzieje, także jestem zadowolona. Ja uważam, że nie ma sensu takich właśnie sztucznej biżuterii kupować nawet i w galeriach, w sieciówkach, bo tam naprawdę przepłacamy. Zresztą będę Wam pokazywała w innych filmach inne kolczyki, które były nawet w jednej takiej większej sieciówce za o wiele, wiele więcej, ale to w innym filmiku Wam pokażę, bo dzisiaj nie mam ich tutaj do pokazania. Pokażę Wam jeszcze takie kolczyki gwiazdki. To są zwykłe wkręty. Nie wiem, czy to zobaczycie. To są srebrne akurat kolczyki, mają tutaj wybitą próbę, także no to jest na pewno srebro, nic się z nimi nie dzieje. Ja sobie je tutaj noszę jako uzupełnienie przy głównym kolczyku, bo mam tutaj jeszcze 2 właśnie dziurki, więc jestem zadowolona. Nie były one drogie, wstawię Wam oczywiście na dół linki, to sobie zerkniecie. Kolejnym produktem jest bodajże tutaj 10 sztuk, nie jestem pewna, ale chyba tak. Są to wstążki, tutaj już jedną wyjęłam, a właściwie kokardy, które się z nich, z tych wstążek robi się kokardy. Tutaj są ukryte takie
wąskie właśnie wstążeczki dwie. Łapiemy, naciągamy i robi nam się taka ładna, malutka kokardeczka. Rozmiary, kolory na aukcjach są różne. Ja akurat mam taką dzisiaj dla Was do pokazania. Także jestem zadowolona. To naprawdę też kosztowało mało, a nie muszę się męczyć, jak pakuję komuś prezent, tylko szybko zaciągnę to i mam super kokardę. Ok, ostatni produkt na dzisiaj jest to taka wiklinowa torebka. Ona kosztowała bodajże około 40 zł, ale musicie sobie zobaczyć w linku, o ile będzie aktywny, który wrzucę Wam w opis, bo sprzedawcy nieraz te ceny zaniżają, podwyższają. Także ta torebeczka, jak widzicie, ma tutaj takie uszy, takie dłuższe. I w środku mamy worek wszyty, który się tak zaciąga, dzięki czemu nikt nam tutaj ręki nie włoży, nic nie wyjmie, bo no nie ma tutaj zamka, ale do rozwiązania tego worka, jak dla mnie, jest też super, ponieważ nie muszę tutaj za dużo się męczyć. Otwieram, zamykam i cała filozofia. Podobały mi się tutaj te frędzeleczki. Kupiłam sobie ją właśnie z myślą na okres letni, do sukienek. Noszę ją, jestem naprawdę z niej zadowolona. Nic mi się nie urwało, nie odkleiło. Także naprawdę fajny zakup, a w sieciówkach na pewno te torebeczki wiklinowe były o wiele droższe. Także ja jestem mega zadowolona. Na dzisiaj to wszystko. Jeżeli będziecie chcieli kolejne filmiki, to chętnie nagram z innymi produktami z AliExpress, a naprawdę mam ich bardzo dużo, także będę miała co Wam pokazać. Jeżeli filmik Wam się podobał, będzie mi miło, jeżeli zostawicie łapkę do góry, bądź jakiś komentarz, co Wam się spodobało. Będę wiedziała, że jesteście zainteresowani tą tematyką, także trzymajcie się ciepło, buziaki, pa, pa!